Zniszczone drogi, mosty i zalane budynki mieszkalne to skutki nawałnicy, która nawiedziła województwo podkarpackie. Rząd przeznaczy na pomoc poszkodowanym ponad 4 miliony złotych. IMGW ostrzega przed kolejnymi powodziami. Po wczorajszej nawałnicy na Podkarpaciu służby cały czas usuwają szkody. Zniszczeniu uległy drogi, mosty i budynki mieszkalne. Ponad 1200 strażaków brało udział w akcji ratowniczej. Do ewakuacji zaangażowano nawet śmigłowce. Ewakuacji łącznie mamy około 400. Część osób pozostaje w swoich domach, przemieszczają się na wyższe kondygnacje. Jednak sytuacja jest naprawdę tragiczna w niektórych miejscach i nie ma co ryzykować życiem, nie ma co ryzykować zdrowiem ludzi, więc zapewniane są tutaj przez panią wojewodę, przez starostów miejsca noclegowe, zwykle w szkołach. Mówił premier Mateusz Morawiecki, który wczoraj wieczorem udał się na miejsce katastrofy. Najbardziej ucierpiały 4 powiaty. Powiat przemyski, powiat przeworski, powiat łańcucki i powiat rzeszowski. I mamy do czynienia tutaj z sytuacjami naprawdę bardzo trudnymi. Bardzo dramatycznymi dla ludzi. Straż pożarna z Przeworska przyznaje, że taka sytuacja jeszcze nigdy nie miała tam miejsca. Małe potoki zmieniły się w rwące rzeki. Strażakom pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Pomagamy potrzebującym w gminie Bircza. Tam udało nam się dojechać. Część sił przemieszcza się dalej pieszo do miasta Huta Brzuska. Niestety nie można tam dojechać z uwagi na zerwane mosty. Premier zapewnia, że rząd nie zostawi poszkodowanych bez pomocy. Uruchomiliśmy już w nocy wszystkie rezerwy celowe, środki budżetowe, które są niezbędne do wypłacania zasiłków celowych, ale także zasiłków dla wszystkich osób, które potrzebują i wpłat dla gmin po to, żeby mogły one niwelować straty. Do poszkodowanych trafi pomoc w wysokości 4 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie pierwszych strat. 6 tysięcy na bieżące potrzeby, 20 tysięcy na remont, a nawet 200 tysięcy złotych na odbudowę domu. Tydzień temu w podobnej sytuacji znalazła się Małopolska. Wczoraj wypłacono już ponad 1 milion złotych dla poszkodowanych, mówi rzecznik wojewody małopolskiego Joanna Paździo. My tak naprawdę pierwszy przelew wykonaliśmy w ciągu 2 godzin. Wniosek wpłynął do nas o godzinie 10, a na konto gminy Reciechowice pieniądze zostały przelane o godzinie 12. Więc zrobiliśmy wszystko, żeby jak najszybciej te wnioski przeprocedować. Specjalne wsparcie oferuje także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki dla poszkodowanych trafią na Podkarpacie oraz do powiatów w województwach śląskim, małopolskim i lubelskim. Program zakłada wypłatę świadczeń na rehabilitację społeczną w wysokości 2000 zł oraz jednorazowych świadczeń stanowiących rekompensatę poniesionych strat czy pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy sprzętu, urządzenia, środka pomocniczego lub przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON. Niespokojnie będzie również dzisiaj. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2. stopnia dla Podkarpacia i województwa lubelskiego. Możliwe są burze z gradem.